teraz pogadam o tym, na co zwrócić uwagę, jeżeli zdecydujecie się na wyjazd do pracy do Holandii przez Agencję Pracy Tymczasowej. Oczywiście życzę wszystkim, żeby takiej decyzji nie podejmowali, żeby wam się ułożyło wszystko jak najlepiej w kraju, żebyście byli jak najbliżej swoich bliskich. Ale jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, że jesteście zmuszeni do wyjazdu w celach zarobkowych przez agencję, to zwracajcie uwagę na kilka czynników. Pierwszy, ja już o tym zresztą tam w którychś filmach mówiłem, dosyć takich popularnych, ale często narzekają oglądacze, że niepotrzebnie muzykę wstawiałem w tle i się nie dziwię, bo rzeczywiście no nie zwróciłem, po prostu zagłuszna ta muzyka i zagłusza to, co ja tam sobie ględzę. Co tam się dzieje? Aż nurek mi się wkręcił. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, jeżeli już dostaniecie propozycję wyjazdu, zadzwoni do was jakiś tam pan albo pani, to dowiedzcie się, jaka jest pewność waszej pracy. Czyli chodzi o to, czy jeżeli wam proponują na przykład pracę gdzieś tam w magazynie, to po przyjeździe ta praca w magazynie rzeczywiście będzie. Żeby nie było tak, że dostaniecie pracę gdzieś tam fajną, która wam się może spodobać, a po przyjeździe powiedzą, że o, niestety no nie ma ludzi, musi pani trochę poczekać albo pan trochę poczekać, a my będziemy organizować pracę nową. I wtedy może się tak skończyć, że będziecie sobie siedzieć gdzieś tam na ich lokacji, na domku czy tam na hotelu i będziecie czekać na swoją kolejkę do pracy w jakimś innym zakładzie, w ogóle nie w tym samym, nie? A to jeżeli już wyjedziecie, będziecie te ponad 1000 km od kraju, to jest mało przyjemne. Dlatego musicie być tego pewni. Jeżeli na przykład będziecie się pytać o pewne szczegóły, o których ja tutaj będę gadał, tych waszych telemarketerów, a oni powiedzą, wszystko zobaczy pani lub pan, zobaczycie na miejscu, to ja bym sobie z taką firmą dał spokój, bo to znaczy, że te warunki zamieszkania i pracy może być nieadekwatne do tego, co jest tam gdzieś na stronie internetowej, czy gdzieś tam. Kolejna rzecz, o którą trzeba się zapytać obowiązkowo, to jaką stawkę za pracę otrzymacie, kiedy już znajdziecie się w Holandii na miejscu. Przypominam, że tutaj są stawki wiekowe, one są, ale nie obowiązują, czyli nie ma obowiązku wypłaty kwoty tam ustalonej na według tabeli. W tej chwili chyba, nie pamiętam dobrze, nie chcę tutaj ściemniać, nie, ale chyba najniższa to jest 9,58 za 38 godzin na kontrakcie. Jakoś tak już, nie pamiętam w każdym razie. Także warto się zapytać, jaka stawka. W tej chwili byłem świadkiem i widzę na wielu stronach z ofertami pracy, że proponowana jest stawka 9,20. Ja nie wiem, skąd ona się wzięła. Próbowałem dociekać, ale to jest jakaś zaniżona. Zawsze by mi się wydawało, że te stawki godzinowe są ustalane odgórnie, państwowo, a widocznie nie. Widocznie to jakieś umowy między, nie wiem, zleceniodawcą a pracodawcą, czyli biurem. Albo po prostu biuro próbuje jakieś wałki robić. Pytajcie się, o co zostaną zminusowane wasze wypłaty, bo będą na pewno, tak? Czyli o co? O jakie koszta zamieszkania? Czyli sam koszt zamieszkania plus może do tego dojść jeszcze jakieś tam, jak to się nazywa, klimatyczne, bo też wiem, że popierają niektóre agencje klimatyczne, coś tam mogą za internet pobierać. Tak, o takie rzeczy się pytajcie, bo potem przyjedziecie do Holandii i się okaże, że wasze pobory zostaną tak okrojone, że to w ogóle ten pobyt nie będzie warty świeczki. Musicie się zapytać o zminusowanie za transport, czyli za dojazdy do pracy, bo ja już o tym mówiłem, o transporcie, ale no kiedyś na przykład kierowca dostawał pieniądze za jeżdżenie, a wszyscy, którzy siedzieli w firmowym samochodzie, w agencyjnym, jeździli za darmo. W tej chwili to już jest praktycznie niespotykane, jakieś tam koszty są pobierane i mówię, co agencja, to różne, także to jest, pytajcie się, bo to jest bardzo ważne, no chyba nie jedziecie tam sobie posiedzieć za free i tylko sponsorować życie pracowników agencji i ich właścicieli.
A powiem wam, że można odłożyć. No tutaj znam pewną osobę, która przyjechała, była półtora miesiąca i sobie uzbierała na jakiś niedrogi samochód, ale który można kupić w Polsce i wcale tam tych wynagrodzeń aż tak potężnych nie miała, ale żyła w miarę oszczędnie i po prostu sobie zaoszczędziła parę groszy, parę centów, parę euro. Następna składowa, o którą warto się pytać, to zamieszkanie, warunki zamieszkania, jakie kwoty są pobierane za mieszkanie. Mówiłem o tych kwotach, ale mówię, że no czasami są takie nieziemskie. Niestety te kwoty są jednolite, niezależnie od tego, w jakich warunkach mieszkacie. Także przez jedno biuro można mieszkać w baraku, w domku, w hotelu dużym. Teraz w sieci krążył słynny filmik z agencji Axidus, gdzie kupa ludzi mieszkała w hali, w jakimś magazynie firmowym na paletach, materace na paletach rozłożone i tylko walizki obok, jakaś paranoja, patologia, nie z tej ziemi. No też słyszałem o takich, nie wiem, gdzieś na poddaszach na przykład ludzie mieszkali, na łóżkach piętrowych, które były przedzielone tylko jakimiś płachtami, żeby dać jak minimum prywatności. Dla mnie to jest jakaś rzeźnia totalna, to można powiedzieć, że to są już obozy pracy. Warto by było w ogóle, jeżeli już pracujecie gdzieś tam przez te agencje i trafiacie na takie patologie, rzeczywiście pokazywać to w sieciach, żeby niwelować takie agencje. Możliwe, że Axidus, nie wiem, taką sobie reklamę zrobił, że w końcu padnie. Czytałem kiedyś w jakichś forach, jest takie opinia o agencjach pracy tymczasowej na Facebooku i na wiele opinii o Axidusie nie było żadnej pozytywnej. Biorą po prostu ludzi, nabiorą ich, nie dają pracy, jakieś cuda nie widzę są, także na takie patologie się nie piszcie, dlatego po to gadam, żebyście pytali się jeszcze przed wyjazdem o wszystko. I mówię, jeżeli, a nawet nagrywajcie te rozmowy, jeżeli macie możliwość włączenia dyktafonu w telefonie, to nagrywajcie rozmowy z przedstawicielami tych agencji, żeby potem w razie czego, jakbyście trafili na minę, odtworzyć komu trzeba, że obietnice były takie, a jest tak, a nie inaczej. O czym tam jeszcze chciałem gadać? O ubezpieczeniach to mówiłem w poprzednim filmie. Kwotę ubezpieczenia i o kwotę ubezpieczenia się pytajcie, bo to też zostanie zminusowane od waszego wynagrodzenia. No i co to ubezpieczenie tam w sobie ma? No wszystko, no co tam, no mówię, najczęściej wszystko okazuje się na miejscu, no ale warto się jakoś zabezpieczyć tymi pytaniami przedwyjazdowymi. A tak jak mówiłem, jeżeli wam powiedzą, że nie teraz, tylko na miejscu, to ja bym sobie po prostu położył taką agencję gdzieś głęboko i przez nią nie jeździł. A jeżeli, jeszcze chciałem coś powiedzieć, o właśnie, jeżeli już traficie, znajdziecie się w tej Holandii tutaj i rzeczywiście traficie na jeden wielki shit, to podpalajcie komputery, czy co tam macie i szukajcie sobie ofert pracy tutaj na miejscu, bo tych ofert jest naprawdę dużo. W końcu się trafi. W końcu się trafi coś fajnego, czego wam serdecznie życzę. Taką sitowatą robotę mam, no ale już niedługo koniec jej będzie. Tu już jest końcówka, jeszcze ile? Raz, dwa, cztery tygodnie zbierania, może trzy tygodnie. Czubki są poobrywane, widzicie na końcach jakie są buble już, bąble pomidorowe. Ja sobie w sobotę jadę na tygodniowy urlop. Wypocząć troszeczkę, znaczy tam wypoczynku dużo nie będę miał, no ale jadę. Tutaj dzieciaki mają wakacje, także córkę biorę i sobie jadę. A tak pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia i do widzenia.